Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do sklepu Action. Ten odcinek będzie wyjątkowy, bo zajrzymy jedynie na dział kuchenny, który właśnie przeżywa oblężenie nowości. A dobrze wiem, że lubicie nowości z tego działu, dlatego cieszę się, że będziecie na bieżąco. W tym odcinku zobaczycie m.in. nowe naczynia do pieczenia, świetne organizery do szuflad w kuchni i organizery do lodówki, pojemniki do przechowywania i wiele nowych akcesoriów, które pomogą Wam utrzymać kuchnię w czystości. Bardzo przyjemny odcinek przed Wami. Mam nadzieję, że coś tu dla siebie wypatrzycie. To co, kochani, zaczynamy. Na dziale kuchennym pojawiło się dużo naczyń do zapiekania. Mamy tu bardzo fajny zestaw, składający się z trzech form. Tu macie ich dokładne wymiary. Naczynia wykonane są ze stali, co naprawdę czuć po wadze i są bardzo dobre jakościowo. Mamy tu dwie nieprzywierające warstwy, a naczynia są, kochani, wolne od PFAS. To znaczy, że nie zawierają szkodliwych substancji, więc jest to najzdrowszy typ naczyń właśnie z powłoką nieprzywierającą. I z powodzeniem możemy ich używać do 230 stopni. Można je nawet myć w zmywarce. Przydadzą się do zapiekania na przykład lasagne, warzyw czy mięsa. I aż trudno uwierzyć, ale za ten zestaw zapłacicie zaledwie 35 zł. Pojawiły się także patelnie sygnowane logiem programu MasterChef. W zestawie mamy 3 sztuki o średnicy 20, 24 i 28 cm. Nadają się do wszystkich typów kuchenek i za nie zapłacicie niecałe 130 zł. Nowością w Action są też formy do mafinek. Zmieści się tu ich 6 sztuk. Jest tu, zobaczcie, nawet taki praktyczny uchwyt do zawieszenia i tak jak w przypadku tych zestawów do zapiekania, są wykonane ze stali, nie posiadają szkodliwych związków i mają te dwie nieprzywierające powłoki. Kosztują niecałe 14 zł. I już ostatnie nowe naczynie w tym przeglądzie. Jest to białe szkło opalizujące. Musicie przyznać, że wygląda bardzo stylowo. I aż się prosi, by upieczone danie podać na stół właśnie w tym naczyniu. Nadaje się do piekarnika i mikrofali. Można je też myć w zmywarce i jego cena to niecałe 20 zł. Do kuchni mogą Wam się też przydać te szklane słoiki z bambusową przykrywką. Jest tu silikonowy element, dzięki któremu pokrywka szczelnie trzyma. Pokrywka jest wykonana z bambusa i świetnie Wam się przyda ten słoik do przechowywania żywności. Kosztuje niecałe 10 zł. A tu już kolejne słoiki. Myślę, że z powodzeniem świetnie Wam się przydadzą do przechowywania przypraw i to, co mi się w nich bardzo podoba, to ich kształt, ponieważ zobaczcie, jak ciekawie mogą stać. A jeśli położymy je jeden obok drugiego, to naprawdę wyjdzie nam z tego piękna kompozycja i jednocześnie dekoracja. Słoiki mają bambusową przykrywkę, znowu z tym fajnym, trzymającym, silikonowym elementem. I to, co mnie w nich najbardziej zaskoczyło, oczywiście na plus, to cena, ponieważ kosztują zaledwie 5 zł. I jedna z ciekawszych nowości to ta butelka na napoje z podwójnymi ściankami i takim zaparzaczem. Możecie umieścić tam na przykład owoce lub swoją ulubioną herbatę i nosić ją przy sobie. Oczywiście filtr nie tylko nadaje się na herbatę, ale na przykład możecie tam włożyć w lato swoje ulubione owoce, bo butelka nadaje się zarówno do gorących i zimnych napojów. Dodatkowo ma bambusową przykrywkę, butelka ma 300 ml pojemności i kosztuje niecałe 23 zł. Tu mamy słoik na zapasy z akacjową pokrywką. Słoik ma przepiękne żebrowania, ale minusem jest to, że nie zauważyłam tutaj silikonowej nakrętki, więc nie wiem, czy dobrze on trzyma i za niego zapłaci niecałe 14 zł. Ze szkła pojawił się też bardzo fajny zestaw szklanek. Mamy tu 3 sztuki w różnych kolorach, świetne do zimnych napojów lub wody. Myślę, że idealne na jakieś imprezy. Są wykonane ze szkła hartowanego i kosztują niecałe 14 zł, mają 270 ml pojemności. Kochani, gorąco Was też zapraszam do grupy na Facebooku. Wrzucamy tam zdjęcia, co warto było kupić w Action, a co raczej nie polecamy. Jeśli chcesz poznać perełki z Action, to gorąco zapraszamy Cię do naszej społeczności i link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Lubię takie praktyczne przedmioty w kuchniach, a tu mamy pojemnik na przybory kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej. Kosztuje niecałe 7 zł.
Kochani, i moim absolutnym hitem tego odcinka są z pewnością te organizery. Mają antypoślizgową warstwę na spodzie i idealnie Wam się sprawdzą do zorganizowania przestrzeni w szufladach. I bardzo pozytywnie zaskoczyła mi ich cena, ponieważ za zestaw 4 sztuk zapłacicie zaledwie 9 zł. Mamy tu jeszcze ich większe wersje, one również mają, zobaczcie, właśnie tą antypoślizgową powłokę. Tu w zestawie znalazły się 2 sztuki i myślę, że spożytkujecie je nie tylko w kuchni, możecie dzięki nim również uporządkować skarpetki w szafie, biżuterię, akcesoria do makijażu czy przybory biurowe i za nie zapłacicie również niecałe 9 zł. A tu już zestaw 3 sztuk pojemników bardzo popularnej marki Kirwer, w dodatku mają one jeszcze pokrywkę. I za nie zapłaci niecałe 23 zł. A jeśli już tu jesteśmy, nie mogę Wam nie przypomnieć o tych organizerach do lodówki, które świetnie uporządkują Wam produkty w lodówkach. I tu na przykład mamy taki wąski model, ale długi, do którego możecie włożyć na przykład jogurty. I za niego zapłaci niecałe 12 zł. Tu już mamy szerszy ten pojemnik, tu z powodzeniem może Wam się przydać do przechowywania warzyw. On ma 5 litrów pojemności i za niego zapłacicie niecałe 14 zł. A tu już troszkę węższe, ale wyższe te pojemniki za niecałe 14 zł. I jeśli chcecie sobie uporządkować właśnie miejsce w lodówce, to myślę, że te produkty będą dla Was idealne. Na dziale kuchennym nowością są także takie tarki, tu jest miejsce do krojenia ogórków, warzyw na mniejszych, większych oczkach. To są, wiecie, takie standardowe, ze standardowymi oczkami. Do wyboru mamy albo kolor czarny, albo kolor stali nierdzewnej i zapłacicie za nie 7 zł i 49 groszy. Nowością w Action są także takie deski do serwowania albo do krojenia, jak wolicie. Wykonane są z bambusa i myślę, że świetnie będą prezentować Wasze potrawy na stołach. Ich wymiar to 40 na 30 cm i kosztują niecałe 23 zł. A jak już jesteśmy przy tych deskach, to chciałabym Wam przypomnieć poprzedni model. Wyjątkowo mi się on podoba, bo ma taki nietypowy kształt, jest właśnie taką podłużną deską i za nią zapłacicie niecałe 18 zł. A tu już zestaw 2 półmisków do serwowania, wykonane one są z porcelany i do wyboru mamy tutaj 2 wzory. Ten jest bardzo ładny, ma taki ciekawy kształt. Marka Alpina jest też bardzo znana i za nie zapłacicie niecałe 8 zł. Nowością są też takie łyżki idealne do nakładania na przykład sałaty czy innych dań, wykonane jest ze stali nierdzewnej i kosztuje niecałe 6 zł. A tu już się znalazł zestaw do obierania. Ta nowość zawiera nożyk i obieraczkę. Mamy tu ostrze ze stali nierdzewnej i jeszcze nożyk ma bardzo praktyczny pokrowiec. Z łatwością teraz obierzecie i owoce, i ziemniaki. Mamy tu jeszcze do wyboru kilka kolorów tych zestawów i za niego zapłacicie zaledwie 4 zł i 49 groszy. A w naszych domach, jak to się mówi, pojemników nigdy za wiele. Tu mamy bardzo duży pojemnik i w środku znajdziecie aż 13 elementów. Tu macie dokładnie podane ilości i pojemności tych pojemników. Naprawdę spory zestaw, który jeszcze znajdziecie w 2 kolorach, w kolorze szarym i w kolorze niebieskim. I niewątpliwym plusem tych pojemników jest fakt, że możecie je włożyć do zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i myć je w zmywarce. Taki zestaw zawsze warto mieć, bo czasem coś komuś zapakujemy, czy sami potrzebujemy dla siebie i za ten zestaw zapłacicie niecałe 35 zł. I kolejna nowość to taki zestaw tacek, który dedykowany jest do lodówki i zamrażarki, bo można je przechowywać w temperaturze od minus 20 do nawet 65 stopni. Ten zestaw również jest kompaktowy, no więc nie zabierze Wam dużo miejsca w szafkach. Wszystkie możecie przechowywać razem. Jest tu klips do otwierania i zamykania. W zestawie znajduje się 5 pojemników i możemy wybrać jeden z 3 kolorów. I za ten zestaw zapłacicie niecałe 23 zł. I już ostatnie pojemniki do przechowywania żywności, tu mamy 13 sztuk, zobaczcie jak wyglądają. Mają różne kształty i wymiary i nadają się zarówno do zamrażarki, jak i do lodówki. Mamy do wyboru 2 kolory, szary i niebieski i za nie zapłacicie niecałe 25 zł.
A teraz kilka rzeczy, które pomogą Wam utrzymać porządek w kuchni. Między innymi możecie już kupić te sitka do zlewozmywaka. W środku znajdziecie dwie sztuki. O średnicy 78 cm. Jest to taki uniwersalny model, który pasuje do każdego zlewozmywaka. Z pewnością się już z takimi spotkaliście. One zatrzymują brud i resztki jedzenia, zapobiegają zapychaniu rur. I ten model wykonany jest ze stali nierdzewnej. Są w bardzo fajnej cenie, bo kosztują 3 zł i 59 groszy. A tu kolejna bardzo ciekawa nowość. Są to takie waciki czyszczące, w środku znajdziecie 3 sztuki. Świetnie Wam się sprawdzą do czyszczenia kuchni i łazienki. Tak wygląda ich spód. Mają one efekt antybakteryjny i zapewniają połysk i też nie zostawiają smug. I możecie je kupić nawet w 2 wzorach. Za zestaw 3 sztuk zapłacicie niecałe 9 zł. A jeśli już jesteśmy przy tych wacikach, to pojawiła się już wersja dedykowana do łazienki. I tu zobaczcie, góra to jest jakby takie futerko. A spód jest taki mięciutki, on nie będzie rysować i za nie również zapłacicie niecałe 9 zł. Mogą Wam się przydać takie rękawice nitrylowe. Te rękawice są gumowe, umożliwiają takie higieniczne przygotowanie posiłków, idealne do zastosowania w kuchni lub w branży gastronomicznej lub po prostu w cateringu. Mają one oczywiście uniwersalny rozmiar, nie zawierają lateksu i za taką paczkę 100 sztuk zapłacicie niecałe 23 zł. Do czyszczenia kuchni mogą Wam się przydać też ściereczki z mikrofibry. I pojawił się właśnie taki zestaw 10 sztuk o wymiarze 30 na 30 cm i kupicie je za 15 zł i 49 groszy. Chciałabym Wam jeszcze przypomnieć o tych gąbeczkach marki Spargo za 3 zł i 79 groszy oraz o takiej ścierce do podłogi za 3 zł i 49 groszy. W Action do tej pory mogliście kupić tabletki do zmywarki marki Finish, 26 sztuk za 21 zł i 49 groszy i właśnie pojawiło się takie większe opakowanie, 55 sztuk za niecałe 40 zł, a przypominam, że za 120 sztuk zapłacicie niecałe 73 zł. Chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, że od środy 7 lutego do wtorku 13 lutego w Action na promocjach tego dnia są ściereczki i ręczniki kuchenne. Możecie je właśnie do wtorku kupić taniej, a jeśli chcecie zobaczyć wszystkie aktualne promocje tego dnia, to link do przeglądu znajdziecie w prawym górnym rogu. W Action znajdziecie też te zestawy cukiernicze z workiem do dekoracji. I kochani, możecie spróbować zdobić ciasta jak w prawdziwej cukierni. W zestawie znajdziecie rękaw cukierniczy z takimi 7 końcówkami, które są wykonane ze stali nierdzewnej i do wyboru są jeszcze różne kolory. I za ten bardzo fajny zestaw zapłacicie zaledwie 4 zł i 49 groszy. Kochani, a te szklanki nie są nowością, ale muszę Wam zwrócić uwagę na jeden fakt. Na TikToku krąży informacja, że w Homebendu identyczne kosztują 50 zł, a w Action 4 zł i 49 groszy. Kochani, czy jest to możliwe, że Homebendu ma tak wysoką marżę? Aż mi się nie chce wierzyć, ale dajcie znać, jeśli wiecie coś w tym temacie. W każdym razie te szklanki są wiralowe, podobno znikają w zaskakującym tempie i pracownicy cały czas je dokładają, także bardzo ciekawy produkt, zwróćcie na niego uwagę będąc w sklepie. Jakiś czas temu pokazywałam Wam te bardzo popularne miski na zupę i u mnie została zaledwie jedna sztuka, ale wreszcie doszła dostawa i mogę Wam pokazać je wszystkie w pełnej okazałości, we wszystkich wzorach, a jest ich tu naprawdę sporo. Te porcelanowe miski będą idealne właśnie do serwowania zupy i kosztują niecałe 9 zł. Kochani, mamy jeszcze do kuchni albo do innych pomieszczeń takie taborety, wykonane one są z drewna i tu macie ich dokładny wymiar. Jeśli lubicie tego typu dekoracje, które mogą również stanowić siedziska, to możecie za nie zapłacić niecałe 98 zł. Chciałabym z Wami jeszcze dzisiaj przejrzeć papiery i folie, które świetnie Wam się przydadzą do kuchni. Za folię aluminiową 18-metrową zapłacicie niecałe 7 zł. Tu jest jeszcze jakaś specjalna folia do grilla, ma długość 8 metrów i kosztuje 8,49. Tu jeszcze jakaś specjalna folia do mikrofalówki za 3,69. Zwykła folia spożywcza, 50-metrowa za 4,59, ona jest przeźroczysta. Tu również mamy folię aluminiową za 5,59.
a tu papier do pieczenia z dwustronną, nieprzewierającą powłoką za niecałe 6 zł. Woreczki spożywcze, one są takie zaciskane, kosztują niecałe 6 zł, 20 sztuk. A tu jeszcze macie ich mniejsze wersje, akurat jest rozpakowana, więc pokażę Wam dokładnie, jak one wyglądają. Nawet nie muszą być spożywcze, słuchajcie, czasem potrzeba nam do przechowania czegoś właśnie takich woreczków i kupicie je za niecałe 4 zł. Tu już mamy zestaw woreczków, one też się świetnie będą nadawać do zamrażarki. Można je wykorzystywać nawet przy minus 20 stopniach i kosztują 5,79. Tu jeszcze torebki śniadaniowe za 3,78. Zerknijcie na ceny tych produktów, porównajcie z tymi, które kupujecie po prostu na co dzień i będzie to, myślę, dobry odnośnik może do wypróbowania innych folii. Wiadomo, że jak kupujemy taką paczkę, to mamy ją jakiś czas, ale może nie jesteście zadowoleni z jakości albo ceny obecnych, to może warto spróbować czegoś nowego. I tu bardzo fajne folie do zamrażarki. One są 4,5 litrowe w rozmiarze takim XL. Świetnie nadadzą się do zamrażania na przykład owoców za 13,29 zł. Tu jeszcze mamy 4,5 litrowe za 4,65. W środku znajdziecie 20 sztuk. A tu już takie zwykłe woreczki, ale one też się właśnie nadają do zamrażania. One są 3 litrowe i za 75 sztuk zapłacicie niecałe 4 zł. Tu już mniejsze 1,5 litrowe, za 100 sztuk zapłacicie niecałe 3 zł. I kochani, są tu jeszcze worki na śmieci. Tu na przykład mamy na odpady wielkogabarytowe, bo mają aż 120 litrów. One są wiązane taką taśmą i kosztują niecałe 10 zł. Tu mamy trochę mniejsze 100 litrowe, za 10 sztuk zapłacicie 6,59 zł. 50 litrowe, tu również mamy tą tasiemkę, 20 sztuk za niecałe 12 zł. Kochani, a jeśli trafiliście tu przypadkiem, to gorąco zachęcam Was do subskrypcji. Na kanale pojawiają się przeglądy z nowościami, więc dzięki temu będziecie stale na bieżąco i nic Wam nie umknie, obiecuję. Bardzo Wam dziękuję za każdą łapkę w górę i oczywiście za komentarze, przez które często aż cieplej mi na serduszku. Bardzo Wam za nie dziękuję. Wszystkie czytam, ale kochani, przepraszam, jeśli ktoś z Was pozostanie bez odpowiedzi, bo ostatnio jest tu Was tak wiele, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna. Tu jeszcze 25-litrowe za niecałe 4 zł. Jeśli nie lubicie wydzielającego się zapachu z koszy, to możecie też kupić w Action worki zapachowe. Tu na przykład mamy zapach truskawki za 4,49, a tu zapach lawendy za 3,85, 60-litrowe. W środku jest 13 sztuk. A tu już 30-litrowe worki za 15 sztuk o zapachu lawendy, zapłaci niecałe 7 zł. I kochani, w Action znajdziecie również worki bio za 3 sztuki, 140-litrowe, zapłaci niecałe 8 zł. A za 5 sztuk 60-litrowych 4,49. Tu jeszcze mniejsze, 20-litrowe za niecałe 4 zł. I tu najmniejsze w ofercie, 5-litrowe za 10 sztuk, zapłacicie 3,49. A tu takie malutkie 5-litrowe, one posiadają uchwyt, są perfumowane i za nie zapłacicie 2,59 zł. A tu już zestaw 150 sztuk worków 3-litrowych za 5,49. Troszkę większe 5-litrowe kupicie za 2,69. I 10-litrowe 30 sztuk za 2,79. Nie wiem, czy są grube, ja osobiście strasznie nie lubię takich cienkich worków, już wolę troszeczkę dopłacić, ale widzisz, że nie rozleci mi się to przy przenoszeniu i wynoszeniu tych śmieci. Dlatego jeśli macie jakieś opinie na temat tych worków, napiszcie w komentarzach, właśnie jestem bardzo ciekawa, czy są one wytrzymałe. Kochani, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was na film ze świeżymi nowościami z innych działów. A na dziś to już wszystko, bardzo Wam dziękuję, że byliście i pozdrawiam cieplutko, pa!